środę w Suwałkach i powiecie suwalskim zakażenie potwierdzono u kolejnych 31 osób 27 z nich to mieszkańcy miasta 4 powiatu. Aktualnie hospitalizowanych jest 57 osób, izolowanych w domu 212. Aktywnie zakażonych jest 269 osób, 203 z Suwałk i 66 z powiatu ziemskiego. Nie zmieniła się liczba ofiar śmiertelnych tej epidemii. Wciąż są to 3 osoby. To prawdziwe dane o lokalnej, suwalskiej skali epidemii. Inne są w środowym komunikacie wojewody, tu podano informacje o zaledwie 24 nowo zakażonych, spośród faktycznych 31. Wczoraj, według naszych ustaleń, potwierdzono na naszym terenie 37 nowych zakażeń, ale w statystykach podanych nam przez Podlaski Urząd Wojewódzki było zero. Tylko na obszarze Subałk i Powiatu Ziemskiego przez ostatnie dwa dni w oficjalnych komunikatach wojewódzkich zaniżono liczbę faktycznych zakażeń o 44 osoby. Osoby. Jak rzecz się ma w innych województwach, nie sprawdzaliśmy. Ale jeśli dzieje się tak samo, to dzisiejsza skala zakażeń jest znacznie większa niż ta podana przez Ministerstwo Zdrowia, czyli 18 820 osób. Dla bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności i skutecznej walki z epidemią, Kluczowe jest nie tylko respektowanie ogłaszanych zasad sanitarnych, ale też rzetelna i aktualna informacja o tym, jak faktycznie rozprzestrzenia się nękający nas od miesięcy koronawirus. A jak widać nad tą rzetelnością, trzeba intensywnie popracować.